Hej, na czym my to skończyliśmy? Ja mam nadzieję, że tu już jest po tej walce. Ale mało hapsów. O, malutko. Dobra, musimy to wszystko pozbierać. A za dużo tego nie ma, bo aż razy dwa. Tu nic. Wiesz, ktoś mi powiedział, że nie da się zmienić przeszłości. Tylko to, jak nas kształtuje. Chyba miał rację. Dawno nie miałam powiernika. Czy Bóg niewielu słów zechce czasem mnie wysłuchać? Jeśli tylko chcesz. Ej, to ja wczoraj nie załapałam, że ona go nazwała Bogiem. I powiernikiem. No, to grubo. No dobra, dalej poboczne. A czym mamy jakieś poboczne jeszcze? O, to jest pytanie. Cele. Nasza misja w Anaheimie została wykonana. Wracamy do domu. Teraz tak, czyli to mamy zrobione. A przysługi? Aha, to byśmy elfickie sanktuarium. Mimir rozmawiał w obozie Freyra z elfami, Bejlą i Bigwirem. Wspominali oni o pełnym zakazanej wiedzy elfickim sanktuarium ukrytym na wschodniej pustyni w Alfheimie. Może znajdziemy tam jakieś cenne zasoby, które przydadzą się w naszej wyprawie. Weź bonus, napisz Alfheim, bo ja potem zapomnę na czatku. Pracę. Niewielu słów, tak, ale powiernikiem go nazwała. Tutaj już wszystko skończone, więc można zobaczyć, co u synusia. Tygiel. Znajdź drugą część nasiona. Ej, tu idziemy z Freją i Kratosem? Freją i Kratosem? Czy tylko tak pokazuję, ponieważ teraz podróżujemy z Freją? Prace. A to prace to ten. To się same robią przy okazji, prawda? No to tylko to mamy z tych przysług. Oczy Odyna. Czyli możemy kruki odwiedzić. Alfheim, zadanie od elfów, tak właśnie. Zrodzenie z ognia, zamknij nory Draugrów. No właśnie, tutaj... A, dobra, ale nie my sobie stąd wyruszymy, bo tak w teorii to my tu nic nie mamy. No to mamy jeszcze te punkty do zrobienia, tę mapkę całą. I tu nam na przykład brakuje ukrytego skarbu. No to wiemy, to jest chyba ten. Chociaż nie, może on jest niżej. To mnie też w ogóle interesuje. To nieodkryte to właśnie może być taka nora Draugrów. Ale tu też coś jest nieodkryte cały czas. Tu mamy ukryty skarb. Pamiętaj, że nie ma sprzętu, żeby wszystko odkryć. To też prawda. Bo tam jeszcze nie możemy tych ścieżek na złoto takich otworzyć. I z tym wiaterkiem, z tym wiatrem. No dobra, ale to wiecie co? Ja to zaznaczę. Upłyniemy sobie trochę. Oni może coś ładnego pogadają. Nie? Co tam się tak świeci? Słoneczko. Oni może coś ładnego poopowiadają, a my zobaczymy, co tam jest tak przy okazji. O, tu to... Ale zobaczymy, poczekajcie. Jest, świeci się, to jest ten skarb. Tylko sobie zbierzemy od razu. I czegoś zapomnieliśmy podnieść. Jeśli nie są ci potrzebne, chętnie od ciebie zabiorę te herby, Van. No, jakieś herby podnieść. Przegapić. Kość bestii! Smoczy kieł, nie podnieśliśmy tego.
pieczęć wspaniałego wojownika, który słynie z uderzenia na swych wrogów siłą. A to może teraz, bo wcześniej chyba podnieśliśmy to chyba po tych krokodylach. To nie był Nie, to były takie krokodyle. A to co? Runa i skałodrewno. Hej, Tivaldus. Dobra, to to mamy i podniemy sobie dalej na razie. A nie, to zaklęta pieczęć Vanaheimu, którą można umieścić. Aha, to ta, dobra. Spoko. No to fajne itemki. My sobie płyniemy. My płyniemy dobrze. No tak, nie za bardzo, krążymy to sobie. Okej, okay, wypłyniemy w każdym razie. Chciałam powiedzieć, żeby przypiąć, ale widzę, że już przypiąłeś. Fajnie, dziękuję. Tu chyba będzie przez tą bramę trzeba przypłynąć, bo to jest w ogóle druga połowa. Ale jakoś mało dzisiaj rozmowni są. Może właśnie nasze dialogi się już wyczerpały. Całkiem możliwe, prawda? O matko, jaki to jest kawał szmat drogi. Teraz tak, tu? Dobrze płyniemy, dobrze. Albo zaraz się gra wykrzacze. Czemu ma się wykrzaczyć? Nie. O, i to jest na przykład takie miejsce, w którym nic nie zrobimy. Bo na to jeszcze nie mamy lekarstwa. Dobra, ale jak ja mam przypłynąć na drugą stronę? Coś w ogóle jest. Tam jest łezka. No ta łezka jest jednym z takich chyba najciekawszych znalezisk, które możemy po prostu podnieść. O kurczę. I teraz tak, ja nie wiem naprawdę, jaką drugą stronę mamy. Tędy może, bo jak nie to... Przypłyniemy. Tu mamy też niby coś nieodkryte. Tak szkoda, że tej mapy, no tu nie bardzo jakbyśmy mogli przypłynąć. Tu coś jest. Nie wiem. Nie pasuje mi. Ale na lewo, jak płynęliśmy, wygląda jakby to było przejezdne, że tak powiem. Teraz już płyniemy w drugą stronę. No. Tędy powinniśmy popłynąć, ale to przejście chyba tutaj jest zablokowane, co najciekawsze. Trzeba zawrócić, bo nie tędy droga. No i teraz niby płynę w dobrym kierunku, tak? I to jest to. Tędy powinniśmy móc przypłynąć. O. A tu mamy zablokowane. Tu też nie wiem, co jest. Zasnute przejście. Tędy raczej też nie przepłyniemy, nie? Chyba, że z bramy, co do bramy się przenieść, ale ta brama jest dalej nie po tej stronie, co ja bym chciała.
ale mapę do skarbu mamy w delcie rzeki. Wy mi lepiej powiedzcie, jak ja mam się przedostać na drugą stronę. W ogóle nie ma jak wpłynąć. A gdybyśmy popłynęli tu w prawo... No tędy nie przepłynę i co teraz? Może wraz z rozwojem fabuły da się tam wejść. Ciekawe, czy tu mogę wejść na ląd. Pruki Udyna też tu są. Ale lipa, no nie mogę tego zrobić. Najlepsze jest to, że ja nic nie widzę. Już płynę w ogóle w inną stronę. Próbuję obrócić, ale to nie jest takie proste. Zwłaszcza, że tu jest wąsko, odbija mi się, kurczę, tu łodzią. Co, tu wyjdziemy na ląd, ale może tutaj. Spróbujemy? Zobaczymy zaraz. Może da się coś innego wykombinować. Dobra, i to jest ten obóz. Jak się z tego obozu wydostać, na przykład na prawą albo na drugą stronę? Wiecie co? A może ja muszę zakończyć to fabularnie i oni dopiero mnie stąd wypuszczą? Czego ci trzeba? Kupię to, a później zarobię majątek, kiedy Vanowie zechcą to odzyskać. Okej. Dobra, na razie ten, to tyle. Zrobiłam to. Wróciłam do miejsca zaślubin. Stawiłam czoła duchom przeszłości. Nie cierpię wspominać tego dnia. Dałeś to jasno do zrozumienia. Nie. Chodzi o to, że tego dnia cię odepchnąłem. Chciałem cię zatrzymać za wszelką cenę. Ale byłem taki wściekły. Powiedziałem wtedy najgłupsze rzeczy w swoim życiu. A wiesz, że jest z czego wybierać. Ingvi, posłuchaj. Próbuję tylko powiedzieć, że zamknęłam dziś bardzo ważny rozdział. Może jeśli znajdziemy sposób, żeby pożegnać się z gniewem i bólem, oddamy przysługę samym sobie. Nie...
Wypiję za to. Elo, elo. Tak właśnie sobie przypomniałam, że przecież może tędy, co? Chociaż to taka droga liniowa była, tak mi się wydaje. Może to nie będzie takie proste. Może to raczej nie będzie tak, jak ja bym chciała. W prawo ścieżka to mi akurat odpowiada, ale tutaj to nie było gdzie na łódź zejść, prawda? Tak jest, i tu będziemy tędy sobie chodzić. Ale może szansa jest tam dojść, czy tylko da się dopłynąć? No, brakuje mi trochę tepki. No to też wygląda tak, jakby mogło być zniszczone. Mi się wydaje, że oni to pootwierają. I tyle. A na tę chwilę to my nic nie możemy z tym zrobić. I by było trzeba po prostu ruszyć dalej, zakończyć z nimi ten. Już, o, albo to. 224. Dobra, idziemy do głównego tego. Może nam to otworzą. Tak jak i było zresztą z poprzednią mapą. Nie? 3, 2, 0. Do bramy. Brama to taki teleport, nie wiadomo co to. A powkurzamy ratataska. Co robiliśmy? Co robiliśmy? Poczekajcie, bo ja się oddalam teraz? Gdzie to jest? Nie widzę tego na mapie. Tu 6, tu 7, 112. Coś mi tu nie gra. Widzę, że ktoś tutaj chce być złośliwym. Jo. Ta? To o tę bramę chodzi? Tak. Poczekajcie, jak my mamy do niej dojść? Aha, do tego. Dobra, do łódeczki i ten. Chyba obojętnie, którą bramę wybiorę. Są dwie, to będzie najbliżej, nie? Tak ewidentnie tutaj się skończyły dialogi. Trzeba stąd uciekać. Ale patrzcie, jak fajnie te roślinki wyglądają na wodzie. W tej pikselozie twitchowskiej to pewnie średnio, ale... A to nie może być? Może być. Chyba. A jednak nie otwierają. Gdy będziesz gotowy, wróć do domu Sindriego. I teraz tak. Nilfheim. Vanaheim.
Bo tu będzie Asgard, Jotunheim, a my się mamy do Alfheimu wybrać. No dobra, to tutaj chyba się wybierzemy, bo mamy to... bo mamy zrobić jakieś zadanko na tym, na piaskach. Albo skrzynia za oczy Odyna. No co, ja muszę iść też. Chcesz poszukać sanktuarium, czy czegoś innego? Twój wybór, ale mamy jeszcze inne sprawy do załatwienia. Znaleźliśmy na pustkowiach Hawgufę, moja pani. Strasznie cierpiała. Uwolniliśmy ją, ale gdzieś pod zakazanymi piaskami jest uwięziona jeszcze jedna. Hawgufa? Nie widziałam ich od czasów dzieciństwa. I co jeszcze? W Alfheimie jest jeszcze ta elficka biblioteka. Prowadź. Trochę się poduczyłem i mogę wytworzyć dla ciebie nowy sprzęt. Jeśli czegoś nie mam, to tego nie potrzebujesz. Okej. Okay. No nic nie zrobimy na razie. Może od tych kruków nic rzeczywiście byśmy coś dostali. Czekajcie. Zerkniemy tam, nie? Tylko ja nie pamiętam, gdzie to było. O, tu są. Mogę dla ciebie wykuć coś całkiem nowego. Co to jest? Kruki. Te, które wybijaliśmy. Mali szpiedzy Odyna. Jak ojciec wszechrzeczy na drzewie zawisłyśmy. On zyskał wiedzę, my w niewolę wpadłyśmy. Na drzewie zawisłyśmy. Co to może znaczyć? A myślałam, że to ty znasz się na zagadkach. Karmił światłam z twami dzięki naszej wiedzy. Takie dobre kruki, tacy dobrzy szpiedzy. Dobra, no zobaczmy sobie ten pancerz. Kiry z kruczych łez. Wyśmienity pancerz, który ponoć jest potężniejszy niż utwardzony lud Nilfheimu. Siła jest tak, o wiele więcej obrony z tego co widzę. Jest siła, obrona, runy, szczęście. Fajne, ale widać, że tu w obronę idziemy. Nie. Ha! Przecież to Freja i jej pomagier. Brok. Freja i jej pomagier. Kratos jest cierpliwy. Alfheim? Dlaczego? Mamy tam niedokończone sprawy. W Alfheimie jest jeszcze ta elficka biblioteka. Ruszajmy. No to fajne, taki skrócili dialog. No, zawarli te najważniejsze informacje. To ile ty masz tych zabitych kruków? Kurczę, podchodziłam tam, to się wyświetlało.
Czy ja tu przebiegłam? Nie. Ostatnia skrzynia chyba wymagała 48. Przedostatnia 38 chyba co 10 było, nie? Kratosie? Pani Frejo? 28 widzieć, nie mam. Więc miałam 18 chyba. Otworzyliśmy skrzynię za 18. Tak mi się wydaje. Okej, okay, teraz tak. Cele, przysługi. I mamy elfickie sanktuarium. Frejo, zawsze mnie zastanawiało, dlaczego Freyr był tu tak uwielbiany już od czasu pierwszej wizyty. Bo ta wizyta miała miejsce wcześniej niż myślisz. Mało kto wie, ale Freyr był jednym z pierwszych gości w Alfheimie. We wczesnych dniach podróży między światami. O, wtedy mnie tu jeszcze nie było. Kontynuuj. Przez długi czas wierzyliśmy, że wszyscy giganci zginęli w powodzi. Póki jeden nie zjawił się w Vanaheimie. Miała na imię Ger. I przybyła, by nauczyć nas tajemnic podróży między światami dzięki Bifrostowi. Freyr natychmiast się w niej zadłużył. Zawsze marzył o podróżach. I wreszcie zjawił się ktoś, kto mógł naprawdę pokazać mu drogę. Vila, udajmy się tędy. Piasek już w większości opadł. Ale po tamtej stronie szaleje kolejna burza. To znaczy, że... Kolejna hawgufa. Dziwne. Wygląda na to, że elfy światła zamknęły tę część pustkowi. Dlaczego? Na szczęście pewna wspaniałomyślna bogini wzmocniła nasze magiczne dłuto, które otworzy nam drogę. Jej, faktycznie mamy szczęście. Dalej leżą zakazane piaski. Według Bailey to sporne tereny. Tej burzy nie unikniemy. Sporne Mek. Tereny. Okej. Okay. Nie mogłam pieskami. Jadł pieski. O, jakie cudowne one są. One. Chodź, Freja, podjedziemy. Nie? Trochę mi tęsknął za Atreusem. Razem z Freyrem odwiedzaliśmy ten świat dawniej, w dzieciństwie. Pustynia była wtedy zdrowa i pełna życia. Obawiam się, że te czasy minęły już na dobre, a nasze wysiłki są daremne. To słuszna obawa. Do uleczenia tej ziemi potrzeba czegoś więcej niż dwóch śpiewających hawgów. Ale muszę wierzyć, że na dłuższą metę działamy na korzyść Alfheimu. Pytanie, kiedy z nieba spadnie pierdziel? Nie powiedzieć dosadniej, bo zaraz tak będzie na pewno. No, lepiej poszukajmy jakiejś drogi pod ziemię. Spróbuj wypatrzeć jaskinię! Ale to kurczę, chyba jeszcze gorzej jest niż na poprzedniej? Co to jest? Co to? Dobra, jaskinia. Tam chyba coś z prawej było, czy nie? Nie mam pojęcia. Przyjechałam po tym i nic, więc... Tu jest kruk od dyna. Tu go sprzątniemy od razu. Powinnam go trafić. Trochę wyżej. To jest. Ej. No jakiś niezniszczalny? On dopiero go słychać.
Ale nie widać, żeby opadała. Żeby... Ej, nie widać, żeby opadał. Dziwne to jest. No. Uwolniony. Teraz pytanie, gdzie tu jakaś jaskinia? Ale to epicko wygląda i strasznie. Ja za każdym razem brałam trochę wyżej, ale najwidoczniej chyba też... Trzeba było kąt zmienić. Dobra, patrzcie, czy gdzieś tu jest jakaś jaskinia, w której możemy się schować. To tutaj? To wygląda obiecująco, ale jednak nie jest zamknięte. Muszę zrobić kółeczko, bo skrzyni nie zniszczyłam. Nie wiem tylko, co to jest. To nie wygląda, jakby miało być... Zaraz mi się przypomina Dune. Był chyba drugi kruk. Możliwe, ale to nic. To poszukamy jeszcze. To jest zamknięte. Tak, jest lata, skubaniec. Dobra, tak się nie da. Trzeba sobie obrać jakieś miejsce. O Jezu, ile za wcześnie. Ja bym powiedziała, że mu stało. Dobra, ale tutaj też nie wejdziemy. Gdzie my możemy się dostać? Dziwne to jest. Tam tego nie było. Ona gdzieś tu jest zamknięta. To mi się podoba. To wygląda obiecująco. Idziemy tu. Tu będzie ta biblioteka, prawda? Biżuteria. Włóż mi ją na jeden z rogów. Zobaczymy, czy mi pasuje. Nie. Tu się dawałeś? Da się. Tylko pytanie, czy my najpierw tu meduzę, kurczę? Uwalniamy meduzę. Możesz w coś zmieniać przysługę i pewnie pokażę lokację. Jest... Tak, no mamy przysługę. Pieśń piasków. Śledź. Ty wszystko musisz, kurde, bonus zaraz widzieć. A jakbym jakiś tryb przygody, kurczę. O nie, tryb przygody tutaj to by było, że najprostsze co może być, nie?
Ale survival jakiś, bez kurcze mapy. To co? No i co? Gdzieś tu. Środek gdzieś bardziej w tę stronę? Nie. Tędy to my chyba wyjechaliśmy, co? Takie... Bez litości. A muszę przez bibliotekę da się przejść do jaskini. Możliwe. O, tu ją słychać. No tu się chyba nie da wejść. A, da się. No i super. No to będzie bitka. Mam nadzieję, że Freyr doceni naszą pracę na pustyni. Ciekawe, czy wie, jak kiepski los spotkał ten świat bez niego. Ano, myślę, że wie. Ponowne usłyszenie pieśni piasków to prawdziwa gratka. Nawet jeśli to wersja solo. Będzie duet, kiedy uwolnimy tę Hawgufę. Ej. Co z naszym synem? Ta architektura to nie dzieło ciemnych elfów. Wygląda mi to na opuszczoną pradawną osadę, zbudowaną przed powstaniem Studni Światła. Więcej materii gniazd. Jesteśmy na właściwej drodze. U nic. Okej. Fajna ta jaskinia, taka bardziej schludna. To sobie wykupiemy. Studnia. Moja schludna, okej. Zastanawiamy jedno. Poczekajcie, jeszcze wrócę. Tu nie mogę tu przejść. Why not? No nic nie ma. Boże, to ja nie widziałam, ale... Tu mogę zejść? Nie. No tu czyli tylko tam. Nie, patrz, tylko... Chodź. Tu już jakieś arabskie kurcze nuty i klimaty. Co ona tam patrza? To co to jest? Materiał, z którego powstały gniazda, jest wrażliwy na dźwięk. Dziwne. A jakbyśmy to tym potraktowali? No nie. Ale nie mogę tu wejść. Pomyślałam, że brak światła Alfheimu jest jakąś anomalią. Nie zdawałam sobie sprawy, że przysłania je materia gniazd. Tak, a gdybyśmy spytali ciemne elfy, powiedziałyby, że anomalią jest ta kolumna światła po środku świątyni. Spójrz tylko, jak stare są niektóre z tych powierzchni. Znacznie starsze niż Studnia Światła, a nawet nasza uwięziona Hawgufa. To naprawdę empatyczne podejście, Mimirze. Wiesz, kiedy przez kilka zim powisisz sobie u pasa krzepkiego boga, zaczynasz dostrzegać różne punkty widzenia. Okej, okay, to było dobre. I co, Kratos, gdzie teraz? O, o, o! No i dobra, tu sobie zeszliśmy. Coś mi tu nie pasuje. Tu górę? Nie. Tu zeszliśmy po skrzynię.
Tu nas nie było. Oj, mamy iść. Ej. Ja pierniczę, jaka jaskinia. Ej. Okej. Więcej materii, gęstszej. No, załatwione. No dobra, to tu już będzie bitka. Bracie, ten parszywiec za chwilę wybuchnie! Wrogowie! A no właśnie, gniazda. Trochę mi się to kojarzy z tymi. Jakieś Bin Ladeny chowające się, kurczę, takich trochę porównali, nie? Się chowają tam w zakamarach, że ich się nie da znaleźć. O! Czekajcie, tu były takie jedne dobre niektóre. Nie, to jest chyba tam. To są te plujące, nie? Tak, to te. Jeden, drugi. Z lewej, trucizna! Mogę. Kurde. Co to? A elfy światło. Ale jakieś takie dziwne, nie? Trucizna za tobą! Dobre! Trucizna z prawej! Dobra, bo widzę, że my jednych pokonujemy, a wychodzą drudzy. Niech on sobie tutaj wejdzie. Albo dobra, zejdziemy do nich. Czapki z głów! Czemu
nie mogę złapać, bo nie mam tego skilla. Już się przyzwyczaiłam, że się łapię. Elfy światła rzadko zapuszczają się pod pustkowia, prawda? Terytoria Alfheimu często zmieniają władców. Tak się wydaje. Beggir wspominał, że te ruiny mają dla elfów światła znaczenie historyczne. Pewnie mają powstrzymać intruzów. No, przynajmniej próbowały. Ten trup na dole raczej by się z tym nie zgodził. Poświęcenie. Żadna ofiara nie jest na marne. Pod tą runiczną wiadomością leży ciało. Ciekawe, czy nieszczęśnik zapisał te słowa przed śmiercią, czy może zrobił to potwór, który do tej śmierci doprowadzi. Słychać ją, a widać ją? Jeszcze nie. Ej, takiego kwiatka bym chciała. Zobaczcie, ile on wydaje z siebie światła. To tak jak w tym, w Baldurze. Nie? Czekajcie, jak my to robiliśmy? Nie, no on strzelała w to. Jezu, nie, nie o to mi chodziło. No przecież trzymam. Ej. Nie tak działało? A może ja to przycięłam tą? Przepraszam. Nie. Tam coś będzie. Pamiętacie, jak to zrobiliśmy? Chyba przycięłam to. Skarb jest. A, no właśnie. Tak to szło. Srebro, krasnoludzka, stal, standardowo. No dobra, on nim skoczymy. Masz oko. Ruszamy dalej? Kurczę, chyba nie zejdziemy, nie? Dobra. Ej, czuję się jak w Baldurze tam w tych jaskiniach. Nie, 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 Kratos, odpuść sobie, słyszysz? Halo, Kratos, perspektywę zmień. Nie, nie chcę zmienić teraz. Tak jak przypięta. Jakbyś nie mogła tego obejść. Zejść nie zejdziesz, ale spać byś mogła. No właśnie. Okej. Rot! Prawej, bracie! Kurde, jak zapiernicza. Go!
Nie, poczekajcie, jak to było. Drucizna po prawej! Wróg, za tobą, Kratosie! Dobra, są elfy. Mogę to podnieść? Nie mogę. A, zapomniałam o tych kulach. Za tobą, uważaj! O matko, co tu się dzieje? A to jestem mocniejszy. Ej, blokowałam! Po lewej! Za tobą, uwaga! Ostatni przeciwnik! Czemu mi wcześniej tego nie chcą załatać? Ej. Mam nadzieję, że po uwolnieniu chawków będą znów się rozmnażać. Cóż to było za widowisko? Pieśń rozbrzmiewała na niebie Alfheimu. Ta dwójka osiągnęła olbrzymie rozmiary zapewne z powodu braku dostępu do światła. Nie płodzisz dzieci, jeśli nie masz ich czym nakarmić. Chciały ochronić dzieci przed okrutnym światem. Skądś to znam. Stamtąd przyszliśmy. Byliśmy tu na górze? Chyba nie bardzo, co? Tu byliśmy, czy nie? Nie. No dobra, ale mnie interesuje... Tam jest skrzynia, no właśnie o tym mówię. I piesek. Poczekajcie. No właśnie. Okej. Fajnie, fajnie, niech się bawią. Mamy tam teraz skrzynię do odblokowania jeszcze. Pies.
Myślicie, że tam? Co? Okej, już myślałam, że go zabiłam, ale nie. Tu jesteś. Jest od tyłu, prawda? Tak jest. Biedny piesio. Szkoda mi tego psa tutaj. On jest fajowy. Patrzcie, jaki ładny był. Ktoś mnie tu nie kręci akurat. Żeby tu powinni go zrobić na jakiegoś takiego twora nieprzyjemnego. O kurde. Dobra, na razie wrócę na górę, bo się boję. A, dobra, i tak muszę zejść na dół. Okej. No i jesteśmy. Ciekawe, czy rozumieją, jaki wybór czeka je na wolności. Jaki wybór? Cykl życia Hawgufy. Żeby się rozmnożyć, muszą przekazać swoje światło dzieciom. A bez światła umierają. Koniec końców, chyba każdy z nas żywi taką nadzieję. Że nasza śmierć ma sens. Że cząstka nas będzie żyć w naszych dzieciach. Gdybym miała szansę, wiem, co bym wybrała. Czyli my je uwalniamy, żeby zaszła kopulacja, po której umrą. Ale przecież jeszcze musi zdążyć styk. Zmierzchu. Gdzie? Gdzie? Bo ja nie zauważyłam. Halo? Ten kamień pewnie nam pomoże tutaj. Prawda? Gdzie ona go widzi? Jak u modliszek. No nie, bo modliszka żyje dalej, to tylko sam jest ginie. Na pewno da się tam jakoś dostać. Och Boże, tu jest. Okej. No i właśnie. Świetne. Bo tu są dwie, czy to się liczy już jako... Tu chyba tylko dwa. No jednak nie. Pod tym kątem na pewno, nie? Jest jako cztery w takim razie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale kąta dalej fajnego jakiegoś nie widzę, żeby tu trafić. Tu są trzy. Tu z dołu by było, jakby to trzeba było z dołu robić. Albo... z góry, a te?
Nie mam pojęcia, czy o to chodzi. Ale coś mi się wydaje, że chyba będzie trzeba tak zrobić. Znaczy tak, to chyba może szybciej. Nie, to nie jest za egzaminu tutaj. I co? Nawet się nie połączyły. Teraz się połączyły, czy nie? Teraz były połączone, nie? Kurde, nie widzę. Teraz się połączyły. Okej, bo się obraca to białe. Ale... jak ja mam się tam dostać? No czemu to pękło? Ej, co to było? Nie da się, nie wiem jak to zrobić. Nie łączą się. Jakby za daleko cały czas były. Ale tu musi o to biegać, bo... Tu są trzy, ale przeszkadza mi ten konar. To jest ciekawe. To jest połączone, ale z czym? Z niczym. Teraz te dwa, a trzeciego nie sięga. Kurde, a jakby zrobić tak, gdzie ja mogę to bliżej zrobić? To tu by było tak, raz, dwa. Tu raz. Nie, już nie łączę. Raz, dwa. No tylko dwa maksymalnie mogę połączyć.
Może jest coś takiego tutaj, żeby odbijać toporek? No właśnie nie widzę nigdzie. Ale może ja nie widzę. Tu nic nie ma. Tak mi się wydaje. Jeszcze mi wlazło pod nogi. Ona żadnej... Patrzcie na to. Nie to. Nie? No nie. Tak. Dobrze, już prawie. Fajnie. Ale że ja tego nie zauważyłam. No w sumie to jest takie... Weźcie. No, kurde, ciężko to było zauważyć. Co, gdzieś coś jeszcze takiego? Nic nie widzę. Ale jak się ruszył, to może tu się coś zmieniło. No właśnie. Dobra. Już leci? Czy jeszcze nie? Jeszcze jeden jakiś korzeń. Niefajny. A tu jest jeszcze trójeczka. Okej. Dobra robota. Pora ją uwolnić. Ano, no to wracamy na powierzchnię. Tu ona jest. O! No proszę. Żeśmy zepsuł czar. Jeszcze się palę. Ostrożnie! Tobą uważaj! Rot! Ty kurde. Uwaga! Atak z tyłu! Weź giń! Atak z lewej strony! Dobra, to mamy jakiegoś nowego zwierzaka. Okej, strzęp bestii, super. A ty, Ufryda, słyszałaś, co one będą robić teraz? Niezbędna w jego rytuałach, jak mniemam. Znalezione hołdy dla Freyra, 5-6. Co to jest? Harfę widzieliśmy. O nie, 5-6. I mamy jedno nieodkryte, słuchajcie. O nie, i to było w ogóle jako trzecie. Róg, amulet snu, róg. Właśnie się znajdzie. Harfa, fajka. I bransoleta. To był prawie sekcy teraz. I po tych sekcjach oddadzą światło, żeby młode były.
I to będzie ich koniec. Idziemy zobaczyć, jak ucieka na wolność. Tu miło ich z ich strony, tak jest. Oho, muzyczka. Los tych stworzeń przypomniał mi pewną historię. Tak? Był sobie raz pewien kowal, któremu król nakazał wykuć skrzynkę zdolną pomieścić w sobie całe zło świata. Ale żaden metal nie miał takiej mocy. Kowal więc postanowił użyć ognia. Czy ta historia skrzynia Pandory? Mój żal? Może to tylko historia. Sposób zabicia czasu. Doceniam dobre chęci, ale te... twoje historie... Co z nimi nie tak? Nie zawsze przynoszą innym otuchę. Racja. Mimir jest lepszym gawędziarzem. Oj, za nisko się cenisz, bracie. Poczyniłeś postępy od czasów lakonicznych opowiastek. W porządku. Dokończ historię, Kratosie. Kluczem do otwarcia skrzynki była córka kowala. Zginął, chroniąc ją przed tymi, którzy chcieli otworzyć zamek. No. Całkiem życiowa ta historia. To nie. Z tej strony też nie. Serio. Tu w ogóle się nie da. O co tu chodzi? Nie zabiłaś kotka? Jakiego kotka? Kurczę, tu musimy sobie drogę dalej odblokować, tylko czemu nie chce mnie odblokować? Żaden kurde nie działa. O jest. No w końcu, bo tutaj już gorączki dostawałam. Jakiego kotka, Baldu, z tamtego piesła zabijałam. Teraz tak, teraz to chyba ty, co? Czy nie? Albo o ty. Nie, mógłby jakoś wściekle warczyć na nas, albo coś, nie? Bo jak człowiek by wyrzutów sumienia nie miał. Hmm.
I tu mamy wszystko. Ha! Wróg za tobą, Kratosie! Chyba nadużyliśmy gościnności Alfheimu. Jak zwykle. Za tobą, bracie! Czekajcie, jest więcej niż dwóch? Nie. Wow! Spójrz w prawo! Pora zakończyć tę burzę. O nie, 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 nie. Tędy, którędy? Do góry. Spoko, bo jesteśmy przy... Da, czy nie? To co ta ośmiornica jeszcze robi z partnerem? Nie wiem, może zobaczymy zaraz. I dotykają się mackami. Leci czy nie? Co? Czekajcie. Jest piasków. Mamy... Co jeszcze chcą od nas? Ach to... Musimy przerwać. Zapomniałam. Historie nie przynoszą otuchy. Znajdź ukojenie w tym, że robiłaś to, co najlepsze dla twojego syna. Nawet te stworzenia to wiedzą. Rodzic nie ma większego wyboru. Nie jesteś sama. Nie jestem sama. Teraz ona też nie. Piasków. No, nie sądziłem, że się wzruszę. Coś pięknego. Dziękuję, Kratosie. Ten świat znów może śpiewać. Zrobiliśmy dobry uczynek. Musimy jeszcze uciekać, prawda? Kto wie, jakie przygody czekają na rozświetlonych pustkowiach. Nie, obejrzeliśmy całość. O kurczę. O, taniec gotowy z konsumpcją i teraz mamy mnóstwo małych meduzek. Jak cute. Samobójstwo przy okazji. Co ty tutaj bonus napisałeś ciekawego?
Samice są większe od samców, więc siłowo wykorzystują samca do aktów kilkanaście razy i zabijają i zjadają po wszystkim. Ale tu nie mówisz o tych, o meduzach chyba, czy w Google sobie. Bo wiadomo, że zjadają po wszystkim, to te. Czekajcie, czy czarne wdowy też czegoś takiego nie robiły? To było wśród pająków. Wiemy, że wśród modliszek to jest taki najbardziej reprezentatywny przykład. A to, co napisałeś, to ośmiorniczki. Ośmiornice, czy może akałamarnice? Nie, akałamarnice jakoś... A może akałamarnice? Bo mątwy to nie. Mątwy to tam... Nie podoba mi się bardzo twój komentarz. Kilkanaście razy to w sumie i tak więcej niż ja do tej pory przez całe życie. Okej. Kałamarnice kałamarzą. No, no dobra, to to mamy zrobione i przed nami kolejne zadanko. Frejo, wróćmy do tego, jak twój brat uczył się podróżować. Mówiłaś, że zakochał się w nauczycielce. Tak, Ger. Podróż... Czekajcie, bo teraz tak, to będzie tutaj, to my jeszcze sobie tutaj pooglądamy te piaski. Dnia były wyjątkowe. Wyruszyli więc razem, zwiedzając drzewo świata, od korzeni po gałęzie. Ale pewnego dnia nadeszła pora powrotu Ger. Freyr był zrozpaczony. Postanowił więc dokonać czegoś wielkiego, by ją odzyskać. Wyznaczył sobie najtrudniejszy cel, jaki tylko mógł. Chciał być pierwszym, który znajdzie niezbadane źródło światła Bifrostu. Bracie, czekaj! Czy ty to widzisz? Widzę, widzę. Wy się zdajecie widzieć później. Ode mnie. O Jezu, draugry będą? Czy co będzie? Obstawiamy? O ja pitole, jakieś papery oczywiście. Zapomniałam, że życia nie mam. Fajnie, nie? I mam wciśnięty. Mam wciśniętą tarczę. Niestety, nie wiem, czasami nie łapię. Jakby wykonywał jakiś ruch i następnie go nie rejestruję. Fajne to, tylko trochę słabo bije, nie? Oj, tu się jest tu za żółty, za potężny jakby atak, nie? Ale ładnie głową. Wszystko? Dobra, to będziemy musieli obracać. I to będziemy musieli obracać. Czego to musimy podpalić? A żeby to podpalić... Nie to. A nie zmączyło się? No dla mnie to wygląda, jakby się przenikało. No właśnie, zauważyłem, że Kratos się sporo kręci przy tym ataku, ale efekty raczej marne.
Tak, jedynie widowiskowe. Właśnie, ej, ale... Dziwne. O Jezu, teraz to nie trafiło. No dobra, może nie tędy droga, zaraz zobaczymy. Oho, ho, ho. O Jezu, nie. Macie pomysł jakiś? Bo ja tak na razie nie widzę rozwiązania. Pomyślałam, że tak, za pomocą tego zniszczę tę sprawę. Bo co by mi to dało? Co tam jest? Coś tam jest właśnie. Ale to tak nie bardzo. I teraz się obróci, aż za mocno. Nie? Tak jest. Jo. No już kurczę, bym się uparła. No to trzeba podpalić. Dobra, tak też jest za daleko. No ale tamto się przenika, a jednak jakby się nie łączyło, nie kłam tego. Nie? Stań przy tych po prawej i uderzając w ten po prawej, zniszcz te po lewej. Czekaj, tu może jeszcze pod tym kątem. No właśnie. Okej, ale to nam... Jak tam to mamy odblokować? Czy jednak tu się dało jakoś normalnie? Za dużo. I do tego nam jest potrzebne to. No nie tak samo, tu się tak samo nie da chyba. Nie da się. To musi teraz paść tu, a to musi odbić promień tutaj, tylko... To nam przeszkadza.
Myślisz, że tak, w ten sposób? No to się tak nie da za bardzo. Tu by było trzeba już powiększyć. Nie sięga. Weźcie mi wytłumaczcie, czemu to się nie łączy? No jest połączone. Też się połączyły, a to niby nie jest. Tak za daleko i już nie mogę kolejnego, prawda? Mogę. Ja pierdziu, teraz się z tamtym nie łączę. No w końcu. W którą stronę lepiej kręcić, w tym tutaj. Czekajcie, sprawdzimy. Nic nie widzę. Widzę, że nic nie widzę. Co mu tak tym fiflak opada? Leszczu. Dobra, a odwrotnie. A naciągnę. Jezu, Kratos, poczekaj. Rękojeści wykute w tak gorącym ogniu, że po ostygnięciu nigdy więcej nie można będzie ich stopić. A jakieś fajne może. Lewiatan. Dotyk Hel. I co nadaje? Siła 15. A nie, to tę mamy, ale poczekajcie, to nie to dostaliśmy? Do ostrzy coś dostaliśmy? To do ostrzy było chyba. Ale fajne, ej. To jest ładne. Nawet sobie kasę na to wydam. A tu mamy co? Utwardzane wojenne rękojeści. Siła, obrona, witalność. Ale mamy rękojeści z winnego postępu. 15, 17. 29, 9. L2. I R1. No ale sprawdźmy. A tu... okej, okay, tu po prostu obrażenia. Spoko, sprawdzimy sobie.
Jak to tam było ładnie napisane? L2, R1. Czyli to po prostu... Ojejku. Mhm. No dobra, niech będzie. I mamy pancerz. I na Frey mamy pancerz. Jakiś nowy? No przecież ten nosiła. Okej. Z niewiadomych dla mnie przyczyn zapisało, że nie zapisało. I tu mamy amulet już kolejny. A kurczę, trzeba odblokować miejsce na amulety. Obrona szczęście. A my mamy tak, czas odnowienia. Obrona. Szczęście. A to ma obronę i szczęście. Nie. Ja znowu się oduczyłam, jak się robi ten. Nie, włącz się. To jest ten bitch do tyłu? Nie. Czy ten Kratos? Ładne, ale co z tego? To jest ten nowy. Fajny, nie? No teraz będzie bitka i dostaniemy w piernicz. Później mamy załadowanych tych. Wiecie, co jest najlepsze z tego wszystkiego? Że jak naciskam to, mi pokazuje, co mam nacisnąć, a ja to sobie stopą zasłaniałam. Rejo, wracając do historii o twoim bracie, powiedziałaś, że postanowił odkryć źródło światła Bifrostu? Tak było. I udało mu się, choć dość przypadkowo. Freyr wierzył, że lepiej mu się podróżuje, gdy zażywa mocną mieszankę ziół Vanów. Jego podróże były wielowymiarowe. Stąd wyszliśmy? Nie. No i udało mu się dostać z drzewa świata wprost do jeziora dusz. Elfy nigdy wcześniej nie widziały, jak ktoś z niego wychodzi, więc zwrócił na siebie uwagę. O, ale musiały mieć miny! Nie wiem, czy musiał użyć swojego uroku, czy po prostu z miejsca przyjęły, że jest wielkim bóstwem, ale... Nie wyruszył w podróż, by szukać odpowiedzialności, więc nie zabawił tam długo. Czekaj, dokończymy później. O nie, już myślałam, że to wiadereczko jest dla mnie. Pff, a co to jest to w ogóle? Nawet nie jestem zaskoczony. Można by było jakąś podpórkę pod płetwy dokręcić do biurka obok monitora. Czemu ja tu wejść nie mogę? Czemu ja tu nie mogę wejść?
Staram się na prawo teraz. Rejo, wrócisz do historii o swoim bracie? Przypadkiem odwiedził Alfheim, został legendą i sobie poszedł? Zasadniczo tak. Tak czy siak, legenda o jego objawieniu była przekazywana kolejnym pokoleniom elfów. I przetrwała nawet wielki podział na światło i ciemność. Kiedy więc w końcu powrócił, jako jedyny mógł uzyskać zaufanie obu stron i pomóc zaprowadzić pokój. Problem w tym, że obie strony ufały tylko jemu, więc pokój mógł trwać tylko tak długo, jak długo Freyr go pilnował. Jako że nie było widać końca Wielkiej Wojny, podejrzewam, że nie mógł oprzeć się perspektywie zawarcia jakiegokolwiek rozejmu. Nawet za cenę objęcia władzy. Posąg mojego brata. Aż dziwne. Okej. A to dziwne. Runy są ciemne. Jaki to wszystko miało cel? Poza uwiecznieniem próżności mojego brata. Bez inskrypcji trudno powiedzieć. Ale zdaje się, że elfy światła i ciemne elfy wybudowały to miejsce razem. Co oznacza, że to byłoby ich pierwsze wspólne dzieło od wielu pokoleń. Jeszcze nie zwiastun trwałego pokoju, ale może pełniło ono funkcję monumentu, symbolu potencjalnego pokoju. Okej. Ja bym to tu wsadziła. Tak? Nie? Ten posąg może i przetrwał odejście Freyra, ale rozejm najwyraźniej już nie. Monumenty są bezużyteczne, gdy lekceważy się ich przesłanie. Nie zaprowadził pokoju tylko dzięki dyplomacji. To jego boskość, sama jego obecność uzdrowiła tę ziemię i umożliwiła rozejm. Ale kiedy odszedł, na pewno wiedział, co się wydarzy. No, miał dobry powód, żeby odejść. Jakiś pajac przekonał jego siostrę, by poślubiła szaleńca. No więc nie mamy, co najciekawsze. Potrzebujemy dwóch na pewno. Wazony! Monumenty są bezużyteczne. Po co chcesz go odnawiać? Przez jakiś czas był ukryty. Może teraz posłuży jako przypomnienie? Tak, nic nie przypomina o historii lepiej niż wyrzeźbiony, podświetlony marmur. Mamy jeden. I teraz pytanie, czy mamy szukać drugiego gdzieś nad tym, czy tu gdzieś jest? Bo potrzebujemy dwóch, ewidentnie tych klejnotów, nie? O, tu jesteś. Dobra, nie to. I nie to.
Kurde, nie zdążyłem. A, dobra. Jest drugi kamyk. No dobra, tylko gdzie on wpadł? A tu jest jeszcze jeden. A tam się coś... Tam się jeszcze coś roz... A, drzwi nam się otworzyły. Tak czy nie? Nie, jest jeszcze jeden. O, poczekajcie, to teraz ja nie wiem... Czy ja dobrze zrobiłam, że go stąd zabrałam? A ja z tym skakać nie mogę! Ja chyba z tym nie mogę skakać. Uczekajcie. Serio, Kratos by z czymś takim nie skoczył? Nie wejdziemy tam. No dobra, to teraz idziemy po... Ach, bo tak się to otwiera dziadostwo teraz. Wszystko jasne. Dobra, oddawaj. Jest otwarty ten most? Nie jest, bo wyciągnęłam ten. No jest, dobra już. Już wiemy, o co kałam. Nie no, ten tutaj nam most utrzymywał. No jest potrzebny ten tutaj. Teraz wejdę. W sumie mogłam go zostawić, ale mniejsza. Ale wejdę. Patrzcie, jak spaceruję. Pyk. Nie, dobrze. No tak, bo nie mogłam przejść. Dobra, mamy to cudo. Pyk. Zdaje się, że możemy teraz odczytać inskrypcję. Dobra, bo ja zapomniałam, że tą mańką schodziliśmy. Nie był nam ten most potrzebny. O, ten tutaj. I co teraz? Teraz możemy motto odczytać. A co to jest? O nie, coś czuję, że jak tam sięgnę, to wiecie, co wyjdzie? Ku czci oświeconego. Niech jego dar światła jarzy się przez wieki. I prowadzi nas ku harmonii. Niech elfy po kres czasów żyją w pokoju, rozkuszając się promienistym blaskiem. Dar teraz światła. Będzie łomot. Tak jest. Światło z kryształów jest teraz w piasku. No kto by pomyślał? Dar Freyra jednak przetrwał. Widocznie nie mógł sobie darować. Nie śmie. Ale fajne. Ej, fajerwerki robimy.
Eleganckie. No dobra. A poczekajcie. Ale to nic tam nie da. No dobra, nic tam nie da. I teraz, żeby wrócić, bo rozumiem, że nic więcej z tego nie będzie, musimy wyciągnąć klejnot. Naprawdę, bonus, muszę zabrać ten z dołu, dziękuję bardzo. I położyć z powrotem tam, o pewnie tu, gdzie się ten most odpalał. Nawet kiedy Freyr jeszcze tu był, pokój był krucha. Trochę dodatkowego światła na pustyni nie wystarczy, żeby go podtrzymać. Nim poznałem Fey, nie wyobrażałem sobie pokoju po jej śmierci. W czasie podróży do Jotunheimu znalazłem pokój samodzielnie. Moim obowiązkiem jest go teraz podtrzymać. Może pewnego dnia elfy znów zaprowadzą pokój. Nawet bez pomocy Freyra. Jego obecność wciąż im pomaga. Czy o tym wiedzą, czy nie? Okej, teraz będzie chwila ciszy, bo będę konsumować. A może zabralibyśmy te zwierzaki do... ...do Vanaheimu, albo nawet Midgardu? Speki i Svana ucieszą się z towarzystwa. No i mamy budy! Nie wyszłoby im to na dobre. Drapieżniki są mocno związane ze swoim terytorium. Pewnie masz rację. Tylko tak tu pusto. Jest spokojnie. I mają siebie. To wystarczy. Kratosie! Jesteś cały? Kurde, jadłam, no złapali mnie z kanapką w ręce, no ja pierdzielę. Kurde, teraz. Yeah!
elficka architektura. Robi wrażenie. Ej, zobaczcie, odpaliliśmy tę świątynię i teraz tu widzę, coś można podnieść. Okej, to jest to. To jeszcze nie jest nasz główny cel, co najfajniejsze. Ale miecz mu teraz świeci. Nie wiem, zasnęłabym chyba bez was. No nie. Tabliczka. Odznaka honoru. Elfy zrobiły ich więcej. Wieszały je przed domostwami w geście wsparcia. Kanapkę bym zjadła. Chyba mamy już wszystkie. Chciałabyś je zatrzymać? Wasza decyzja. Skoro nie zabrał ich opuszczając Alfheim, to nie miałby nam za złe, gdybyśmy je sprzedali. Przedali? Wiecie, patrzy tylko, czy się da. Da się. Okej. Okay. Dobra, wszyscy wiemy, co to będzie, prawda? Nie mogę teraz tego nacisnąć, dokładnie sobie mieczyk rozkręciłam. Okej. Okay. Ami, zobaczyliśmy, kto stamtąd wyjdzie. No i Kratos jak od razu się skierował do wyjścia, co? Tak nie, nie ulepszyłam niczego. Ja pierniczę. O, jeszcze jeden! Wow! Ale oberwałeś się wszystko, gra? Okej. Już, Kratosie, wstawa! To jest ciekawe, jest tak łatwo, aż w końcu wyciągają wam takich dwóch. Ej, bez takich, ale ja to mało tak robiłam. No. No i na przykład to, ładuje się.
I niby jestem... Dobra, na razie sobie to odpuszczę. Jak sobie broń ulepię, tą... Bez sensu, bo ja nie podoba mi się to, że ja wykonuję jakiś ruch, a on mnie leje w plecy i ja zdycham. Sayonara. Niesprawiedliwe to jest. Ja mu się śmieję, ale no nie, no nie podoba mi się, bo wykonuję jakąś akcję mało, że on mi ją przerywa, a tam jest ciasno. O, tu coś jest. I co to? Kupę tego mamy, tylko nie mamy miejsca. Nie, to nie jest wilkołak. Ja tobie pamiętam, dałam bonus zagrać, to kurwa jakoś nie grałeś parówą. Miecz runiczny. Weźmiemy sobie z powrotem tę burzę. Posąg elfa światła na pustyni? Dziwne. Posąg elfa światła na pustyni? Dziwne. Ja myślałam, że tutaj to będzie raczej ten draugr taki. Ano, pewnie właśnie o tym mówił Beggvir w Vanaheimie. Freyr hodował gulony w Vanaheimie. Ciekawe, czy te dwa to nie potomstwo stworzeń, które... Co to jest? A teraz... Kujka pogrywasz, widzisz? Ty masz różne umiejętności. Tu jest. Trafiłam, czy nie? Spróbuj trafić, kiedy świeci! A tu świeci, czy nie? Źródła. Kuźwa, ja wiem, gdzie one źródła są. To są źródła? Nie kłam. Za tobą uważaj! Ale to my nie powinniśmy tych... Dobra, nawet mogę sobie zginąć, tylko powoli, bo ja nie wiem, o co chodzi tutaj. To chyba mamy niszczyć. Ale żeby to niszczyć, to powinniśmy chyba najpierw... Za tobą, uważaj! Tu zniszczyć. Tak to ja sobie mogę bić. Co? Okej. Okay. Ej, i to też było durne.
Co to jest? Fantom! No już jak raz, to on mi się nie zdąży podnieść, żeby sparować za drugim razem, nie? Masz teraz szansę! Skorzystaj! Teraz atak! Bliżej ataku! Musisz zniszczyć te źródła! Tak jest! No jest trochę żwawszy w gruncie długiej na pewno. Dobra robota! Trzymaj! Co robi? Dobra. Masz teraz szansę! Skorzystaj! Dobra robota! Tak trzymaj! Trochę mało hapsów. No i jest lipa. Shit, zobaczyłam to w ostatniej chwili. Nie widzę go! Nie wiem, gdzie jest! Ja pierniczę. Dobra robota! Tak, trzymaj! Atakuj źródła! Szybko, zanim dojdzie do siebie! Go!
Powal go, szybko! Alka! Ja pierniczę. To pewnie kolejny z darów Fimbulwinter. Magia, która z nas wypływa, musi w końcu gdzieś trafić. No dobra, ten pierwszy to perfekcja, ale w tym drugim miałam takiego pecha. O Jezu, taki pech był. Pierwszy do perfekcji był powtarzany, ale w drugim taki pech. Wykonywałam jakąś tą akcję, wiecie, z R1, R2 albo coś. I on akurat wtedy postanawiał wyskoczyć z tym swoim najpotężniejszym atakiem. Jako, dobra, teraz to. Co my musimy tu zrobić? Musimy to podpalić. Czy my sięgniemy ostrzami do tego, czy nie? Nie bardzo, co? Nie. I tu będzie trzeba zrobić tak. Puściankę sobie obierzemy. Może być tak. 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 Okej. Nie trafiłam. A, poczekajcie, bo tu trzeba zrobić... Trzeba... Aha. Nie, to chyba będzie, bo tu powinnam z dołu chyba w to trafić, co? Bo u taką jakoś trafię. Nie, tak nie trafię. Mi się wydaje, że tu ten kamyczek trzeba od tego kamyczka tutaj odbić. Tu jak? Jakbym... Tutaj się słabo walczy, bo teren nierówny. A, ufno tam zdenerwował mnie. Tylko, o. Dawaj tu kulę. A, kolejny z wierszy Kwasira. Dawno nie było wierszy Kwasira. A znacie? Już wiemy czemu. Kwasir. Po kwachach chlał cały czas. Czekajcie, no i nie zdążyłam. Wiedza o świecie? Lekcje? Nie, wystarczy już nie. Wiedza o świecie? Nie, zasoby? Nie. Gdzie to było? O nie! Mi się już mózg wyłączył, no i git. Gdzie on jest? Nie, no musi być gdzieś tu w kodeksie, prawda? Nie wiem, nie widzę teraz. Mamy amulet, kolejny, fajnie. Wiedza o świecie. Gdzie tu jest Kwasir? Wrogowie, znaczniki? Zwoje? Nie. No ja tu nie widzę Kwasira. No nie to. Wiersze. Nie widzę wierszy.
Nie wiem, ślepa jestem. Dobra, kif to. Ciekawe, jak zdołali zaprząc te dwa gulony do sani? Próbowałeś latać w burzy piaskowej? Freyr pewnie pokazał ciemnym elfom, że gulony mogą ciągnąć pług. A kiedy nadeszła burza piaskowa, znaleźli dla nich nowe zadanie. Teraz pewnie hoduje się je z myślą o jeździe. Da się ukryć. Dawno nie otwieraliśmy tajemniczych drzwi. Cieszysz się, bracie? No jasne. Freyo, tutaj. Brzaskokwiat. Zacząłeś się pasjonować botaniką? Widzieliście to? Kolejny troll uśpiony przez krasnoludy. O! I co, gdzie my jesteśmy? To są znaczniki historyczne. Gdzie ten kwasir nam trafił? Nie mam pojęcia. Ofiary krasnoludy 43. Inne rasy 22. Metoda uwięzienia, śpiączka Nod. Miejsce uwięzienia Alfheim. Data zwolnienia nie dotyczy. To troll. Resocjalizacja nie jest możliwa. Jeśli chcesz, żeby rozłupał ci czaszkę, śmiało. Użyj wybudzającego reliktu. Nadzór Alvis Skaunogi ze Svartalfheimu, znany również jako ten, który ma już dość pisania tych raportów. Ale coś już było, nie? O tym trollu. Z tego co pamiętam. O tym mówiono. Nie, to ewidentnie nie są ten. A może ich nie można już odczytać? A. Może wiersz Kwasira czytasz albo ten, albo nie czytasz. Koniec. Jakieś fazony. Ale srebra, całe nic. Drzwi na pustyni. Aha, to jest to kuwienko. Okej, okay, wiem co to jest. To mnie interesuje, to jest ciekawe. Jest też fajnie zaznaczone na mapie.
Nie widzę żadnych oznak walki. Tylko jej rezultat. Wiersz powinien być w artefaktach pod mapą. Później to ogarniemy. Teraz wchodzimy zrobić przysługę dla elfów. Ale wiecie co? Ja to zetnę na chwilę, bo nie chcę znowu takiego materiału 4-godzinnego i zaraz wracam.